Cześć, witajcie z tej strony Sprzecio. Jesteśmy w Shadowfire 3. Niestety będzie tylko tutorial, bo niestety, ale nie mam naszego patcha, więc pocieszymy się tyle, ile możemy. Ogólnie tutorial już sobie przyszedłem raz, więc ale mimo wszystko chętnie go przejdę specjalnie jeszcze raz na nagraniu. Gra została całkowicie zdecydowana, więc no bo inaczej bym nie mógł zagrać z powrotem. Dobra, włączę na pewno dźwięk, bo grałem jeszcze bez dźwięku, więc dla mnie też będzie nowy szok, więc będzie ciekawie. Podoba mi się. Na pewno to się dużo zmieniło i od razu z góry przepraszam za szelesty, ale niestety dawno tableta nie używałem, więc nie pamiętam, gdzie jest mikrofon, a już to odkryłem raz. Dobra. Ogólnie gra działa, tylko się strasznie długo ładuje, bo jak wiadomo jest to beta, więc nie ma co się oszukiwać, no więc. O, dobra. No i niestety też na razie nie ma opcji ogólnych, więc będzie śmiesznie. Dobra. Bo tu się od razu zaczyna wszystko od walki. Dobra, no to tutaj mamy naszego senseja. Tak, bo od razu coś się. Bo tutaj nie ma tak jak w poprzedniej fabule, że przypadkiem się otworzyły te Gate of Shadow. Tylko, no, jak ten kto oglądał, to widać było. I Gizmo jest. I Gizmo teraz jest za mnie z worka treningowego. O cholera. Ale dużo, dużo wolniej chodzą teraz tu, bo to jest taki rzeczywiście teraz średniowiecze, tak jakby. Ale widzę, że jakoś chodzi ta gra, więc jest fajnie. Tak więc mówię, naprawdę tutaj strasznie poszła grafika do przodu. Ja się po prostu obawiam, że jeśli nie będzie opcji graficznych, to mi po prostu ta gra wybuchnie. I ja się tego po prostu obawiam jak najbardziej. No i tutaj już mamy pierwszą walkę za sobą. Ogólnie strasznie jest agresywny ten stanowczek, już to zauważyłem, jak poprzednio przechodziłem. Teraz będę miał na. Ale chyba została. Znaczy, przerobili troszkę tutaj dźwięk z dwójki. Ogólnie nie ogarnąłem jeszcze, jak działają te miecze. Dla mnie, że tak powiem, te miecze to jest katorga, już wolę się na pięści bić. No i jak mówiłem, Gizmo to jest nasz worek treningowy, więc jest fajnie. Witam ponownie. Niestety będę musiał zmontować część poprzednią, bo wywaliło, ale mam nadzieję, że teraz powinno być ok. Jesteśmy po tutorialu numer 1, teraz będziemy się bić mieczami, więc przepraszam bardzo, no, ale mówię, mój tablet po prostu tego nie ogarnia. Dobrze, że włączyłem jednak tą kropkę, bo. Byłby problem, bo bym po prostu przechodził cały tutorial, musiałem go jeszcze nagrywać raz, a tak to po prostu wziąłem, zresetowałem grę. No mówię, niestety jest problem właśnie mojego tabletu, że on jest zbyt słaby, jednak Nvidia Shield to byłoby zbawienie dla mojego serduszka i ogólnie kanału. No mówię, ten tablet mnie ogranicza, tak, w zasadzie cały czas jakąś grę nagrywał. Mam aktualnie no, na widoku, tylko żebym musiał zresetować sobie całkowicie tę grę i bym musiał sobie stawić nikt na poprawny, bo mi się ta gra spodobała i to strasznie troszkę się zawieruszyłem. Chociaż sobie może zostawię sobie stary nikt i po prostu będę jechał z poprzedniej perspektywy i tyle. No dobra. Tutaj jak widać się zaczyna już. A i zaraz będę się. Nie ogarniam jak się. A, tak się przechodzi. Ej, dobra, już powoli ogarniam te kombosy wszystkie. Kurde, akurat nie jedno. Dobra, przeszedłem to.
Pewnie, zakładam, że tak będzie, że będą się pewnie co walkę restować grę, ale jak widać, no jest ciężej teraz z tymi kombotami, bo wcześniej no nie wiedziałem na co się, to trzeba klikać i teraz, że tak powiem, troszkę ogarniam, ale dalej jest ze mną źle, bo mówię, tutaj się kompletnie zmienia strategia, bo tak jak wcześniej w dwójce można było skoczyć od ściany, tak teraz nie można. Pewnie to jakoś później poznam, ale no mówię, dla mnie to jest straszne, ale mówię, to przerobili po prostu grę na średniowiecze. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, no już sprawdziłeś na Helmik, fajnie, super. Daj mi go kupić. Dobra. Ponownie wywaliła gierkę. Mówię, co wchodzę do sklepu, to po prostu wywala. I pewnie dlatego nie jest tak mało gameplayów z tej gry. Aczkolwiek mówię, też mam problem z RAM-em w tym tablecie, bo niestety, ale muszę coś wykombinować. Po prostu pewnie będę nagrywał to z komputera i tyle. Póki co, bo no, mówię, na razie to jest pewnie nawet nieprzygotowane pod nagrywanie, a no, mało jest naprawdę. Znaczy, ja w sumie widziałem tylko dwa filmy, żeby ktoś nagrał rzeczywiście, że Shadowfight jest trójka. Tak to widziałem tylko dwa trailery. Znaczy, jeden trailer, drugi cinematic. Więc tak powiem, no nie wiem, ale tam ktoś mówił, że jest nawet gdzieś tutorial na necie. No tylko mówię, no dalej nie mogę przejść, bo muszę znaleźć nowszy patch. Ale ten nowszy patch to już po prostu ogram sobie ten tutorial samemu, a po prostu dojdę do tego samego momentu i przyjdę z komputera to. Dobra, i teraz jesteśmy po kupnie hełmu i teraz jest nasza pierwsza misja. I zaraz będzie koniec samouczka w sumie. Znaczy tyle, co mogłem przejść, bo zaraz będzie płakał update'a. Ale naprawdę gra jest bardzo wymagająca. Ja już dwa filmy nagrałem, te kilkuminutowe co były, już mam 100 MB pozawalane. Dobra, fajnie. Dobra, jestem z powrotem. Znowu waliło. Ledwo co wszedłem do gry, więc będzie śmiesznie. Została nam, że tak powiem, taka ostatnia bijatyka pod tytułem trening i mam nadzieję, że w końcu dogram, bo trochę mi to wkurza. Bo chciałbym dokończyć ten tutorial i mieć już z głowy to, bo jeszcze muszę to zmontować wszystko, bo jednak mam już aktualnie cztery fragmenty filmu. Bo ja nie zamierzam, że tak powiem, za bardzo tego wycinać, po prostu, no mówię, wywaliło to, wywaliło tak, bo to, że zresztą widać nagle, że przeskakuje mi to wszystko. No więc pewnie znajdę po prostu jakąś lżejszą nagrywarkę, albo to nie wiem, jakoś to się ogarnie, albo no mówię, będę z komputera to nagrywał, póki nie znajdę lepszego tableta. Więc no, na razie nie widzę innego rozwiązania. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie jeszcze. Aha, dobra. Czyli niestety przez to, że zrobiłem ten samouczek, znaczy zrobiłem tą jedną walkę, bo to było jedno kombos. No teraz nawet nie zobaczę, bo chcę ten cały tutorial, chcę zobaczyć nim aktualizacji, ale tego nie doprowadzę, bo zacznie ryczeć o to, że nie może zaktualizować, będzie chciał się zaktualizować, tak będzie w kółko. No niestety, ale no w sumie było na takiej zasadzie, że wytestowałem combo nowe na mieczu, bo blokowe enchant, pod tytułem podwójny cios, czyli coś, co było w dwójce po prostu w zasadzie od początku. Więc no. Chociaż w sumie wiecie co zrobię? Teraz się rozłączę, no nie, bo już nagrałem ten gameplay trójki i nagrałem z tego jeszcze gameplay z dwójki. Tak wiecie, tak dla chillku zagra sobie survivalka, żeby jakoś tam wiecie, troszkę, żeby wiecie, no wiadomo. No więc widzimy się w Shadowfight dwójce.